prototypy kobiecych sylwetek, które powinny nosić tak zwane otwarte dekolty. No i co zrobić, kiedy przychodzi zima, jest zimno i trzeba się ubrać? Jak rozwiązać tę sytuację? Opowiem w najnowszym wideoporadniku. Zapraszam. Dzisiejszy odcinek to zasady stylizacji, a zdrowy rozsądek. Ponieważ odpowiedzią na pytanie, co zrobić, kiedy jest mi zimno, jeżeli moja sylwetka nie może nosić golfów, to a ja chcę nosić golf, no powiedziałabym po prostu ubrać się. Ubrać się ciepło. Oczywiście są stylizacyjne zabiegi, o których powiem za chwilę, które mogą sprawić, że będziesz wyglądała lepiej albo gorzej, gdy wybierzesz jakieś rozwiązania. Natomiast pamiętajmy zawsze o tym, komfort naszego ciała jest milion razy ważniejszy niż zasady stylizacji. Także jeżeli jesteś sylwetką, która powinna nosić otwarte dekolty, a przypominam, otwarte dekolty noszą zazwyczaj sylwetki X, sylwetki Y, O oraz H, czyli przeważnie te, które posiadają duży biust albo duży biust i szerokie ramiona, te sylwetki dobrze wyglądają, kiedy no, pokazują, tutaj odkrywają tę część góry sylwetki. Jeżeli chcesz więcej posłuchać na temat odkrywania, czyli tak naprawdę dodawania lekkości do sylwetki, to tutaj pojawia się odnośnik do wideoporadnika na ten temat, ale też pod spodem jest link. Zdarza się, że dostaję pytania, co zrobić, kiedy jestem Y-kiem i powinnam nosić dekolty V, a tutaj przychodzi zima i po prostu siedzę w pracy przy biurku i jest mi zimno. Oczywiście jak najbardziej trzeba dbać o komfort termiczny swojego ciała, czyli żeby nam było ciepło, to jest najważniejsze, ale oczywiście można stosować różne sztuczki stylizacyjne. Przede wszystkim jednym z rozwiązań jest to, że możemy nosić dekolt V i do tego nosić jakiś szal albo chustę, albo jakąś taką narzutkę, przewiązany sweter, taki żeby gdzieś tutaj w okolicy szyi i dekoltu była ta dodatkowa warstwa materiału. Najlepiej, żeby to był jakiś super sweter wełniany, wtedy będzie nas grzał, a w sytuacji, kiedy nie wiem, nagle potrzebujemy, żeby ktoś nam zrobił zdjęcie, bo mamy może taką pracę, albo robimy sobie zdjęcie, po prostu jakieś selfie na Instagram, czy z koleżankami w pracy zdjęcie po prostu, które gdzieś będziemy używać, czy to w ramach pracy, czy po prostu wrzucamy je na Facebooka, ściągamy ten szal i jesteśmy w naszym pięknym dekolcie V. To samo można robić z bluzkami, koszulami, czyli zapinamy je, gdy na przykład wychodzimy na zewnątrz i tam jest chłodno, a rozpinamy tutaj guziczki, kilka guziczków, kiedy wchodzimy do pomieszczenia, gdzie jest nam ciepło. To są takie delikatne zabiegi, ale mogą pomóc. Oczywiście, jeżeli już jesteśmy mega zmarzluchem i mamy cały czas nosić coś ciepłego, to nosimy jak najbardziej golfy, ale dobrze by było, żeby te golfy były w miarę przylegające i niezbyt duże. To znaczy oczywiście to trochę zależy od tego, czy w przypadku naszym mamy nosić otwarty dekolt ze względu na szerokość ramion, czy ze względu na szerokość ramion i biust. Ponieważ jeżeli mamy golf taki bardzo, bardzo duży tutaj i on spada nam na biust, no to wtedy dodaje dodatkowo jeszcze tutaj objętości. Jeżeli on jest duży ten golf i mocno przy szyi, czyli tak całość nam tutaj zakrywa tak trójwymiarowo, no to dodatkowo jeszcze bardziej nam dodaje tutaj ciężkości. Jeżeli on jest duży, szeroki, ale tak naprawdę jest tutaj trochę otwarty, czyli widać nam minimum tutaj nasz obojczyk, czyli tę kość tutaj, jak najbardziej to będzie w porządku. Oczywiście dobrym rozwiązaniem też będzie noszenie golfa, który jest taki cieniutki, przylegający, delikatny, czyli nie ma jakichś takich warstw, które są duże, ani nie ma jakiegoś wielkiego splotu, tylko jest w miarę cieniutki, ale jednak zabudowany w tej okolicy i daje nam ten komfort cieplny. I do tego można nosić po prostu jakiś długi taki wisior, czyli coś, co będzie nam udawało optycznie dekolt po prostu. To takie troszkę pionowe cięcie stylizacyjne będzie się pojawiało właśnie w wisiorku. Jeżeli chodzi o wychodzenie na zewnątrz, bo też pytanie, no ja jestem właśnie tam Y-kiem czy X-em i dobrze wyglądam w płaszczu, który jest taki wycięty, czyli ma dekolt. I oczywiście w zależności od tego, jaką dokładnie mamy temperaturę na dworze, to czasami można zdecydować się na to, żeby mieć właśnie cienki golf i ten płaszcz i już będzie
będzie wystarczało. Czasem możemy nosić, jeżeli w pomieszczeniu jest ciepło, możemy nosić otwarty dekolt tutaj i wtedy płaszcz też ma otwarty dekolt, decydujemy się na szal. Dobrze jest wtedy, kiedy szal jest zbliżony do koloru naszej kurtki albo naszego płaszcza. Wtedy tak bardzo się nie odznacza. I oczywiście, czym bardziej jest płasko zawiązany, czyli nie jest to jakieś takie wielkie tutaj obwiązane dookoła, które po prostu zabiera nam całą szyję i dodatkowo kładzie się tutaj jeszcze na biuście, bo są takie ogromne szale. Tylko coś takiego w miarę cienkiego, płasko zawiązanego, najlepiej jeszcze włożonego tutaj do środka, tak? Pod, jakby najpierw wiążemy szal, a później dopiero zakładamy płaszcz i wtedy tutaj jakby nos tego szala robi się golf. I tutaj będę polecała, żeby szale, które kupujemy, jeżeli masz taką możliwość finansową, żeby był to szal z kaszmiru. Kaszmir może być bardzo cieniutki, a bardzo mocno ogrzeje. Jeżeli nie kaszmir, to chociaż wełna. Oczywiście, że wełniane szale, ale szaliki są też droższe niż takie, które są z akrylu, czy które są z bawełny, ale pamiętaj o tym, żeby decydować się kaszmir, wełna, bawełna, unikaj akrylu, unikaj wiskozowych, bo one właściwie bardziej chłodzą niż grzeją. Także pamiętaj o tym, że w kolorze płaszcza i taki, który będzie po prostu płaski. To najprostsze porady, które mogę powiedzieć, takie, które są do błyskawicznego zastosowania, czyli trochę takie triki stylizacyjne, ale pamiętaj o tym, że najważniejsze jest to, żeby było Ci ciepło. Przez tę chwilę, jak gdzieś przebiegasz pomiędzy pracą a domem, domem a pracą i jeszcze podróżujesz autobusem, metrem, czymkolwiek jeszcze, że no, po prostu nie masz tego komfortu przejazdu samochodem, w którym jest po prostu ciepło, to używaj szala. W autobusie zawsze możesz go odwiązać tam, gdzie będzie ogrzewanie i będzie ciepło, a z powrotem później wychodząc możesz go założyć. Także dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.